O, cześć! Hej! Gdzie kapel? Spóźniłeś się i czemu się chcesz tak łapać? Nie mogłem znaleźć pana Jacka. Trudno, pójdziemy z sosą, a ty pójdziesz boso. A gdzie wyruszamy? Tam, gdzie gwiazda błyszczy, gdzie nas sen się ziści, tam, gdzie nas wieleje, ruszamy do Betlejem, bo się król narodził i ludzi oswobodzi. Idziemy więc w gościnę, tu tutaj złożą dziecinę. A ja na ową godzinę wziąłem swą skrzynię. Mam tam trochę kremowego. Kadzidło, mirlę i złoto. Ustalmy więc wskazówkę, czas ruszać na wędrówkę. Na sam, na ósmą. Wspomóżcie biednego żebraka, zima jest ostra taka, w garnku pusto, a jeść trzeba, dajcie grosz na kawałek chleba. Wspomóżcie biednego żebraka, zima jest ostra taka, w garnku pusto, a jeść trzeba, dajcie grosz na kawałek chleba. Skupiliśmy drogę, no to wam pomogę, a dokąd zmierzacie? Do Betlejem, bracie. To się dobrze składa, z moimi tobołami będę żeby razem z wami. Kierunek wschód, za gwiazdą jasną, do Betlejem całkiem prosto. Na pomoc, ratunku! O pomoc was prosić muszę, śmierć chce zabrać moją duszę! Przeżywać będziesz katusze, choć obiegła kochaniutki, diabły przypieką ci budki. Bo z ciebie kawał łotra, lecz sam się do kotła. Ratunku! Był to Herod, słowo daje! Kto będzie rządził tym krajem? Idziemy do Betlejem, idziemy tam z weselem. Nowy król się narodził, tak gwiazda na wschodzie zaprowadzi nas do niego. No to chodźmy, kolego! Oddawali swe uchwały w pokorze, co
owcy. Brakuje nam jednej jedynej. Jedyną owcą od twarzy szpetnej jest ten jegomość. Pozbawiam złość! To wasze stado. Coś mi tu nie podoba. Może to jakaś choroba? Milczenie owiec? Gdzieś to już oglądałem. Dzień romanczycy tej owce śpiące. Jeszcze się nie mylę, jestem zmęczona i tyle. Wypuścić owce. Mieliście drogę? Chętnie wam pomogę. Szukamy Betlejem. Nowy król się narodził. Idziemy z weselem, by oddać mu pokłon i swe dary złożyć. Zaraz tu przyjadą, dzieci zaśpiewają. Gdzieś się kolem wpija.
Pozostaje mi powiedzieć, to moje dzieciaki. Brawo, brawo! Chcielibyśmy, mamy taką potrzebę, żeby nasza sekcja języka angielskiego dała też swoją ekspresję. Tak więc chcemy jeszcze Was zaprosić do śpiewania razem z nami trzech angielskich piosenek. A jak to nie wiem? Proszę nucić. Thank you.
Żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał także się Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto Słowo Boże. Dzięki. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana.
Gdy mówi, że jest głosem wołającego na pustyni. Potrzebuje człowiek człowieka, potrzebuje Pan Bóg człowieka, żeby spełniać swoje zadania. To nie jest swego rodzaju wykorzystywanie, ale potrzeba bycia ze sobą. Od pierwszego momentu, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, to uczynił dlatego, że powiedział, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. I każdy stół wigilijny, a w sposób szczególny w takich miejscach również przypomina, że to tworzenie i bycie ze sobą nie jest związane tylko z tymi, którzy mają związki krwi. Bo jesteśmy tutaj, możemy powiedzieć, jedną wielką rodziną, od kilkunastu lat gromadząc się w tym miejscu. Przybywają nowi, zostają ci, którzy byli. I to jest coś pięknego, że jesteśmy sobie potrzebni. Ktoś zmienia status swój, był kiedyś wychowankiem, mógł przychodzić tutaj na zajęcia. Dziś również przejmuje zajęcia, pomaga w odrabianiu lekcji. Wydaje się, że wtedy coś dobrego powstaje, kiedy przy pomocy kogoś my umiemy zrobić coś innego i pomóc drugiemu w jego rozwoju, w jego dorastaniu. Bardzo się cieszę, że w tym miejscu możemy się gromadzić w adwentowe dni, bliżej już świąt Bożego Narodzenia niż dalej. I przypominamy sobie, jakim darem wielkim jest człowiek będący obok niego. Za każdego z Was, tu z obecnych wychowawców, terapeutów, a klub ma już tak potężnie się rozrasta, że ten budynek o powierzchni ponad 3000 m2 niedługo nie będzie mieścił wszystkich zajęć, pomysłów i ludzi, którzy tu będą przychodzić. Tak nie ma, że ogarnąć wszystkich ludzi tu przychodzących i tych, którzy tu byli, to jest wielkie zadanie nasze. Bardzo wszystkim dziękuję. Tym, którzy tutaj zaistnieli tak na świeżutko jeszcze, w nowej wersji, w nowym 06 programu, w nowych różnych innych pomysłach, że są takimi beniaminkami, ale jednocześnie są bardzo ważnym ogniwem, bo dopełniającym to miejsce, czego nie mieliśmy od samego początku. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są tu od zawsze, od dawien dawna. Mowa tu oczywiście o panu Adilu, ale tu również i wspierającą i przybywającą w to miejsce jakby od nowa panią Kamilę. Czy spodziewamy się, że pan Adil w pewnym momencie jednak będzie miał całkowicie siwą brodę i nie jest to obecny jego stan brody podmalowywanym kolorem uzyskanym? Nie tylko na nim. Cieszymy się bardzo, że są pośród nas osoby konsekrowane, zaprzyjaźnione z rodzinami, z bliskimi, którzy gdzieś tu po prostu mówią, chodź, przyjdź, bo będzie Wigilia. Nie dlatego, że tylko będzie dobre jedzenie, bo klub z tego słynie, ale również i dlatego, że będzie dobra atmosfera i będziemy wszyscy razem.
Wielką radość ma każdy w sercu, kiedy coś tworzymy wspólnie i kiedy możemy dołożyć się niczym trybiki do zegara, który sprawnie chodzi. Za to wszystko, co ile wy wkładacie w serce, wam dziękuję. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, a jednocześnie życząc Bożego błogosławieństwa, chcę powiedzieć, że jest wiele osób, które bardzo wspierają to miejsce od samego początku. Wspierają takie osoby, które pewnie nawet byśmy nie myśleli, że nas wspierają, a wiele dobrych modlitw zanoszą, gdy patrzą, gdy przyjeżdżają obok tego miejsca, widząc, że coś dobrego się dzieje już od tylu lat, bo tak możemy powiedzieć. Na Pradze Północ mamy swoje miejsce, z którym w jakiś sposób wiele osób szanuje to miejsce, wiele osób dobrze się wypowiada. Naprawdę tu nieopodal, jak pewnie wiecie, 11 listopada powstała taka nasza nowa placówka, Pierogarnia u Aniołów, kolejna, bo na Szembeka mamy jedną, tutaj większą troszkę mamy. Dlatego to są miejsca naszej pracy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Niech Pan Bóg błogosławi, Maryja ma w swojej opiece. Boże dzieci, niech wam dużo da ciepła, takiej życzliwości wzajemnej. A jeśli będzie tak, a Jego wola lub Mikołaja, Bóg to wie kogo, to i niech jakimiś prezentami obdarzy urokliwymi, aczkolwiek spodziewanymi lub na pewno pięknymi prezentami. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim odtwórcom głównych ról i mniejszych ról głównych. Bardzo mi się podobała w tym przedstawieniu Maryjka, która jak Maryja stała z boku, aż chciałem w pewnym momencie wyprowadzić na środek, ale mówię, a co tam, oto ja pokorna służebnica, niech mi się stanie. Tak to było. Bardzo gratuluję wszystkim aktorom, Maryi w szczególności. Stanęłaś na wysokości Bogu.